Cześć Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś szef Komisji Weryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji, pan minister Patryk Jaki. Witamy w studiu. Cześć Boże, panie ministrze. Cześć Boże, witam serdecznie. Panie ministrze, mija czwarty miesiąc odkąd Komisja rozpoczęła pracę. Czy pokusiłby się pan o takie stwierdzenie, że w Warszawie em, w kwestii reprywatyzacji działał taki nieformalny układ przestępczy, żeby nie powiedzieć mocniej? No nie ma żadnej wątpliwości, że tutaj przestępcy uczynili sobie Eldorado i kradli na potęgę. To znaczy, no to warżawa, to jest ponad 4000 reprywatyzacji. No z, przynajmniej te, które my badamy do tej pory, to jest jedno wielkie złodziejstwo. Wreszcie nie spotkaliśmy takiej reprywatyzacji na razie, co w stosunku do której nie byłoby żadnych wątpliwości. A pamiętajmy, że no niektóre nieruchomości, no jedna tylko nieruchomość, którą badaliśmy, ma wartość 160 milionów. Dlatego my tak naprawdę mówimy o miliardach, rozkradzionych miliardach e, naszych pieniędzy, pieniędzy wszystkich Polaków. To są zasoby państwowe, to są zasoby skarbu państwa e, i te pieniądze zostały ukradzione nam wszystkim. I problem właśnie z reprywatyzacją warszawską to jest problem taki jak w całej III Rzeczpospolitej, to znaczy no, że w każdym województwie znamy taką podobną reprywatyzację, która może nie jest reprywatyzacją, ale była prywatyzacją, albo była jakimś innym złodziejstwem lokalnych układów, gdzie gdzieś ktoś przekręcił i, i myślał, że, że mu się uda. I do tej pory w III Rzeczpospolitej się udawało. Ale, ale jak powstała komisja weryfikacyjna, to udało się zrobić coś, czego znaczy, trudno publicyści wskazują na to, że trudno znaleźć wcześniej taki przypadek, że, że owszem zdarzało się w III Rzeczpospolitej, że złapano złodzieja i wsadzono go do, do więzienia, ale tak, żeby mu odebrać to, co ukradł, to to się jeszcze nie zdarzyło no i to właśnie robi komisja weryfikacyjna, pierwsza taka instytucja w III Rzeczpospolitej. No, ku zadowoleniu lokatorów, którzy całkowicie popierają działanie komisji weryfikacyjnej, ale jeszcze wrócę do tego pytania, czy... Według pana, ci, którzy zyskiwali na reprywatyzacji, byli w porozumieniu z urzędnikami ratusza? Można tak jasno powiedzieć, działali w porozumieniu? No, dzisiaj już nie ma do tego żadnych wątpliwości. Inaczej nie dałoby się tego zrobić. Znaczy, że wręcz, my takie sprawy pokazywaliśmy to, że powinny być trzy strony, która każda walczy o swój interes czyli strona skarb państwa. Yy, jedna, jeden beneficjent, yy, beneficjent decyzji i osoba, która kupuje od beneficjenta. To powinny być trzy różne strony, a my, za, my pokazywaliśmy takie przypadki, że, że, że te wszystkie trzy strony, które teoretycznie powinny działały walczyć, w tym samym dz, działały wszyscy, wszyscy na, na korzyść tej samej osoby. Znaczy, bo jest sytuacja taka, że, że de, w jednej powiem, decyzję wydawał jeden brat, kupował drugi brat, a beneficjentów reprezentowała kobieta, która była w związku z tym bratem. No to, to tak to mniej więcej wyglądało. No ale to zakłada, bo powiedział Pan wcześniej, że rzeczywiście mamy do czynienia z układem przestępczym. To zakłada, że te działania, te, to powiązanie pomiędzy tymi, którzy zyskiwali na a urzędnikami ratusza miało charakter przestępstw. No to, to były ewidentne przestępstwa. Dlatego no więc jakieś zgłoszenie do prokuratury? To my wszystkie, wszystkie prace Komisji Weryfikacyjnej od razu przekazujemy, zawsze wszystkie protokoły do prokuratury. No i przynajmniej z tego co wiem, to nasza praca jest bardzo pomocna, bo pamiętajcie Państwo, że no, różnica pomiędzy komisją weryfikacyjną a prokuraturą polega na tym, że my działamy w trybie administracyjnym, prokuratura w trybie karnym, no, dla kogoś, w, 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 w dużym skrócie na czym to polega, no polega to na tym, że prokuratura może takiego złodzieja złapać i wsadzić do więzienia, Natomiast nie może zmienić decyzji administracyjnej. Takie uprawnienia ma komisja weryfikacyjna decyzji administracyjnej, na mocy której ten człowiek uzyskał kamienicę, czy daną nieruchomość. Tą decyzję można zmienić w trybie administracyjnym i to robi komisja. Czyli prokuratura może wsadzić do więzienia, a my możemy zabrać, mówiąc w dużym uproszczeniu. No dobrze, a jak w takim razie na tej mapie sytuuje się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc? Od 2006 roku do chwili obecnej. Mówi, mówi Pan, że jest układ o charakterze przestępczym czy mi prezydent wiedziała w jakim stopniu jakie było przyzwolenie no posłanie prezydent jest taki problem że jej rodzina sama reprywatyzowała. no i pewnie dlatego sama boi się stanąć przed komisją i odpowiedzieć na pytania a jeszcze gorzej jeszcze gorzej jeżeli jeszcze, gorzej dla pani, jeszcze gorszą, gorszą informacją dla pani prezydent jest to że to, co dowiadujemy się cały czas o czym dowiadujemy się cały czas, mianowicie, że w kamienicy, w której reprywatyzowała jej rodzina, między innymi jej rodzina, znajduje się siedziba grupy Fenix. I to jest ta grupa, której podspółki czyściły kamienicę. Krzyściły kamienicę, Robiły to w sposób wyjątkowo brutalny, tak przynajmniej wynika zeznań świadków przed komisją weryfikacyjną. Z ostatnich zeznań. Tak, tak. No po prostu to było coś nieprawdopodobnego. To znaczy, wiecie Państwo, bo to się do tej pory mówiło, że tam czyściciele kamieni, prawda, ale nikt dokładnie nie wiedział, jakby nikt nie usłyszał tego, na czym polega to czyszczenie kamienic. I można było pierwszy raz usłyszeć, na czym to polega. I wyobraźcie sobie Państwo taka historia prawdziwa. Była kobieta, która mieszkała w kamienicy, od 1945 roku urodziła się w 1945 roku. Wcześniej jeszcze tej, jej rodzice yy, mieszkali w tej kamienicy, gasili ten budynek podczas powstania warszawskiego, kiedy płonął. Potem ona już jako córka razem z rodzicami remontowała, odbudowywała tą yy, kamienicę. <laughs> Mieszka tam tyle lat yy, i odmówiono jej prawa wykupu tego yy, mieszkania, mimo że wielu kupowało jaruzelski i tak dalej. Prawda? I nagle się okazuje, ale żyła sobie, żyli sobie, ta rodzina sobie żyła i tak spokojnie. Od tyle lat do 80 lat żyła sobie w tej kamienicy i nagle przyszli jacyś ludzie z zewnątrz, kompletnie nieznani, zreprywatyzowali tą kamienicę, nikt nie miał dostępu do dokumentów i zaczęły się problemy. Czynsz, pod, czynsz ci ludzie podnieśli z 6 do 70 zł. Spróbujmy się w szczuzie jakby w rolę za metr kwadratowy, to jest istotne, czyli w niektórych przypadkach niektórzy nagle musieli 10 tysięcy miesięcznie czynszu płacić. No bo są stare kamienice, czasem to jest 100 metrów, prawda, 80. I... I spróbujmy się teraz wczuć w sytuację takiej kobiety, która całe życie miała spokojne, ma już prawie 80 lat, eee, mieszka tam całe życie, innego, innej nieruchomości nie zna i nagle przychodzą jakieś ludzie, którzy jak opisywali wyglądają jak pruszków i pytają kiedy się wyniesiecie, czynsz podnoszą do, do tych astronomicznych kwot. Nagle w zimie wybijane są im okna, także temperatura jest nieprawdopodobna nie do, nie, nie do wytrzymania. W nocy wy, wybijane są drzwi, zalewane są mieszkania. O czwartej o, o piątej w nocy ciągle telefony, prawda, które no to jest opis tych zdarzeń. Na tym polegało czyszczenie kamienic i ciągły remont. Czyli przez cztery lata trwa remont, gdzie się nic nie remontuje. Czyli pod pozorem remontu rozkłada się całą kamienicę, wybija się szyby, wybija się okna, bo my niby robimy remont, bo jesteśmy nowymi właścicielami, z reprywa, z, z, którzy pochodzą z, reprywatyza, z procesu e, reprywatyzacji, ale tak naprawdę nic się nie, nie remontuje, bo ten remont ma być pretekstem do tego, żeby stosować szykany wobec ludzi. Właśnie Czyli doprowadza to jest, to jest, się do stanu surowego właśnie ta, tą kamienicę no dokładnie, w środku, to, tak. do, Dokładnie, do stanu surowego, dlatego... I to są te nowoczesne metody czyszczenia kamienicy. Ci ludzie mówili, no bo że jak, jak człowiek normalny słucha czegoś takiego, tych wszystkich opowieści, no niektórzy nie potrafili w, dokończyć tych opowieści, bo jak sobie je przypominali, to w emocjach wychodzili z komisji, może Państwo to widzieliście. E, I to, to, to jest nieprawdopodobne. Na przykład jedna mieszkanka opowiadała też taką historię, że no, znaczy tak, tam mieszkało około 90 osób w tej akurat kamienicy na Nowogrodzkiej 6A. Ponad 70 nie wytrzymało tych szykan i się wyniosło gdzieś do rodzin, gdzieś do lokali socjalnych. Ale tam kilka osób bardzo dzielnie walczy do, do dzisiaj. Na przykład jedna, jednej, jednej z osób, gdzie jedna pani zeznawała, która mieszka z córką, dwie kobiety, na przykład nowy właściciel wprowadził im jakiegoś robotnika do domu. A proszę bardzo, ma 70 wolnych lokali, a im do domu. I ona uznałem, że to jest też jakby forma, forma szykany. No w, taki sposób, w taki sposób to jest taki nowoczesny sposób czyszczenia kamienic i co najgorsze, ten świat Platformy Obywatelskiej, bo taki świat stworzyła Platforma Obywatelska, był taki, że ci ludzie pisali do jednej, drugiej, do trzeciej instytucji i wszędzie się odbijali od drzwi. Bo nawet taka sytuacja opisywała to jedna z mieszkanek, gdzie poszła do jednej z instytucji miejskich, no i opowiada te swoje rzeczy i w końcu urzędnik pyta, no ale to skąd pani jest? No, że z Nowogrodzkiej 6a. A, to wy jesteście do oczyszczenia, tak powiedział jeden z urzędników. No, widzicie Państwo, to jest świat platform obywatelskich, które po tych zeznaniach legł w gruzach, ponieważ ci ludzie, ci ludzie sami mówią, że zasługą naszej instytucji przede wszystkim jest to, że wreszcie ktoś mógł ich wysłuchać, bo do tej pory byli traktowani przedmiotowo, takie przedmioty, które nie mają żadnego znaczenia, a dzisiaj wreszcie mogli opowiedzieć o swojej historii, ktoś ich państwo ich słuchało. No tak, ale ja jeszcze wrócę do tego pytania o Hanę Grąkiewicz-Walc. Wiemy, że w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że przeprowadzony był wewnętrzny audyt w ratuszu. Od roku 90 do 2016 i usłyszeliśmy także, że no nie tylko urzędnicy za kadencji pani Hanny Gronkiewicz-Walc wydawali te decyzje, wątpliwe decyzje reprywatyzacyjne, że tu tak naprawdę tą winę trzeba podzielić, może nawet porówno. Więc jeszcze raz usłyszeliśmy, że pani Hanna Gronkiewicz-Walc tak naprawdę. No, nie poczuwa się do tych wszystkich odpowiedzialności, o których Pan wcześniej mówił. No, ale tak się jakoś dziwnie składa, bo to zawsze, zawsze na to jest jedna odpowiedź: no to pokażcie polityków Prawa i Sprawiedliwości bądź rodziny polityków Prawa i Sprawiedliwości, które reprywatyzowały. No, jakoś tak dziwnym przypadkiem reprywatyzowały tylko albo a politycy Platformy, albo ich rodziny. Żeby nie podać przykładu. Prezydent miasta, rodzina prezydenta miasta stołecznego Warszawy reprywatyzowała. Rodzina wiceprezydenta miasta stołecznego Warszawy reprywatyzowała. Dzisiaj się okazuje, że również córka byłego ministra sprawiedliwości z rządu Platformy Obywatelskiej reprywatyzowała i to jeszcze na osobę, na osobę zmarłą. Według doniesień prasowych. Tak, tak według doniesień prasowych. No, widzicie Państwo, a jakość polityków w Prawa i Sprawiedliwości tam nie ma. No, dziwny zbieg okoliczności. Widzicie Państwo, to jest właśnie. To jest, to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga jest taka, że są jeszcze liczby. Można sprawdzić, kto jak reprywatyzował. I rzeczywiście, jakby proces reprywatyzacji, to jest coś, czym mamy do czynienia, do czynienia od czasów transformacji. To jest problem w ogóle jakby państwa polskiego, słabości tego państwa, okrągłego stołu. No długo można byłoby o tym mówić, dlaczego polskie państwo jest słabe, e, dlaczego nie uchwaliło ustawy reprywatyzacyjnej. Która i tak by wszystkiemu nie zapobiegła, no ale, no, ale wiele patologii by ograniczyła, no bo tam, gdzie państwo jest słabe, tam lepiej hasają grupy przestępcze. To jest oczywiste, tam, gdzie nie ma regulacji, tam lepiej yy, hasają grupy przestępcze. Natomiast to, to nie zmienia, jakby faktu, że yy, za czasów np. prezydentury Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego była grupa, która próbowała reprywatyzować. I jak prezydent Kaczyński się o tym dowiedział, Świętej Pamięci. To... O ogródkach działkowych, dobrze tak, pamiętam. Tak. tak, o ogródkach przy Waszyngtona. Tak. I jak, jak pan prezydent Lech Kaczyński się o tym dowiedział, to wybucha taka awantura, że nawet musiała z ratusza odejść wicepre... wiceprezydent miasta stołecznego yy, o, o skądinąd znanym nazwisku. I, yy, i, I od tej pory liczba reprywatyzacji spadła do 32. To jest najmniejsza w historii yy, miasta stołecznego Warszawy. Potem za czasów Hanny grunkiewicz waz wydawano i ponad 300 decyzji rocznie. Rocznie. Eee, w sumie pani prezydent ma na, za jej kadencji wydano grubo ponad 2000 decyzji takich zwrotowych. I, i, I teraz trzeba sobie zadać pytanie: skoro prezydent Kaczyński, jak się dowiedział, mógł zareagować, to dlaczego pani prezydent nie mogła, skoro się dowiedziała, skoro o tym procederze krzyczeli wszyscy? Problem jeszcze polega na tym, że o ile kiedyś próbowano reprywatyzować i reprywatyzowano. Próbowano gdzieś to, urzędnicy próbowali gdzieś to, ci prawnicy próbowali to gdzieś yy, ukryć. O tyle, za czasów rządów Platformy Obywatelskiej rozwinięto sposoby reprywatyzacji i również za czasów rządów Platformy Obywatelskiej narodziło się coś takiego, takie zjawisko jak czyszczenie kamienic. Tego wcześniej nie było. Znaczy, to co myśmy słyszeli przy Nowogrodzkiej 6, to jest wynalazek świat, świata Platformy Obywatelskiej. Dlatego, jeżeli oni próbują porównać te dwie sytuacje, to po prostu sami siebie ośmieszają. A dlaczego prezydent nie reagował, według Pana? No, jest wiele teorii na ten temat, dlaczego nie reagowała, ale najbliższa na razie się wydaje, ale to jest tylko hipoteza, która jest powtarzana w prasie, no, dlatego że jej rodzina też reprywatyzowała. No i co nagle miała przeszkodzić tym prawnikom, skoro sama reprywatyzowała? Ale mówimy tylko o jednej nieruchomości? W przypadku pani prezydent. Mhm. No w przypadku rodziny pani prezydent no oczywiście o jednej nieruchomości, natomiast no to nie jest byle jaka nieruchomość. No to jest Narkowskiego 16, która poszła za grube 10 milionów. Yy, dlatego no wystarczy na całe życie jeszcze wnuków i tak dalej. I jeżeli ktoś już raz był wmieszany w jakiś taki proceder albo rodzina była wmieszana w taki proceder, yy, to być może. Pojawia się naturalnie taka skłonność do przymykania oka, ale to jest i tak jedna z hipotez, która jest dla pani prezydent wygodna, no bo są też inne hipotezy, dużo na gorsze. Czy propozycja wycofania wezwań dla prezydent Warszawy Hany Gronkiewicz-Walcy jest z pana strony ciągle aktualna? Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy prezydent Warszawy zgodzi się przyjść w grudniu na przesłuchanie i rozprawę w sprawie właśnie tej nieruchomości, o której pan mówi, Nowakowskiego. Jeżeli pani prezydent przyjdzie na Nałakowskiego, to potem nie będzie wezwań kolejnych. Jeżeli będzie chciała wyjaśnić wszystko i będzie odpowiadała na pytania, to wezwań kolejnych nie będzie. Natomiast jeżeli nie będzie się stawiała, to będą. A jeżeli nie przyjdzie w grudniu? No to będą kolejne kary. Znaczy będą grzywny, będę konsekwentny w tym zakresie, ponieważ pamiętajcie Państwo, że no ostatnio na ostatniej rozprawie nie stawili się na przykład przedstawiciele tej firmy, która miała zlecić czyszczenie kamienic. I, i no można było powiedzieć, że no ryba psuje się od głowy. No, znaczy najpierw pani prezydent nie przychodzi, no to potem ci ludzie myślą sobie, na skoro prezydent miasta stołecznego może, no to dlaczego ja nie mogę? No i tak psuje się państwo. Dlatego ja nie mogę pozwolić na to. Jako przewodniczący tej instytucji już nawet zamykając oczy, czy to jest Hanna walcz yy, czy nie jest, nie mogę pozwolić na to, aby państwo dalej było teoretyczne i aby było lekceważone. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że rzeczywiście te kary można pobierać od Hanny Gronkiewicz-Walc. W sumie to już jest ile? 40 tysięcy chyba około. 000. I będzie egzekwowane po kolei? No, oczywiście. No, będziemy konsekwentni. To znaczy, no, takie prawo uchwalił parlament, a ja tylko i wyłącznie jestem wykonawcą takiego prawa. Dlatego w ogóle śmieję się też, jak politycy Platformy Obywatelskiej dzisiaj podnoszą krzyki. Mimo, że Hanna Gronkiewicz-Walc według oświadczeń majątkowych są, są, są jawne, no do, do najbiedniejszych nie należy. Ehm, a dostaje te grzywny no nie dlatego, że jakiś na nim uparł, tylko dlatego, że nie chce uprzejmie wyjaśnić jako urzędnik publiczny, który ma taki obowiązek, swojej roli w aferze reprywatyzacyjnej. A na po istotne posłowie Platformy nie protestowali przeciwko temu. Akurat protestowali przeciwko wielu punktom w ustawie reprywatyzacyjnej, powołującej komisję weryfikacyjną, ale, ale akurat co do tego nie było żadnych uwag. No to teraz się dziwią, dlaczego ja egzekwuję prawo. No właśnie dlatego, że państwo nasze tym różni się od państwa Platformy Obywatelskiej, że jest praktyczne, jest faktyczne, potrafi działać i jak mówi o sprawiedliwości, to to egzekwuje. Tym się różni państwo Prawa i Sprawiedliwości która jest polską dla wszystkich od państwa Platformy Obywatelskiej, która była polską dla, dla wąskiej grupy elit, reprywatyzatorów i tak Według Pana o ile maksymalna kara grzywny powinna wzrosnąć w, no, w znowelizowanej ustawie o komisji weryfikacyjnej? No tutaj głosy członków komisji są bardzo podzielone, to znaczy są członkowie komisji, to pominę Roberta Kropiwnickiego, bo... To dajmy spokój, natomiast przepraszam, ale to nie, no, no, trudno z nim podjąć jakąś rzeczową polemikę. Natomiast co do innych członków komisji, również z partii opozycyjnych, są różne pomysły. Niektórzy twierdzą, że to, że to wystarczy, niektórzy twierdzą, że powinniśmy podnieść na przykład do 10 tysięcy, a są tacy, którzy mówią, że ta kara powinna jednorazowo wynosić ponad 100 tysięcy. Dlatego no teraz Sejm, przygotowaliśmy nowelizację ustawy o komisji i teraz Sejm będzie musiał zważyć te wszystkie argumenty i podjąć decyzję, jaka to powinna być adekwatna wysokość grzywny do popełnionego czynu. Hanna Grunkiewicz-Waltz zaskorżyła do sądu administracyjnego pięć decyzji, właściwie nie samych decyzji, ale uzasadnień Komisji Weryfikacyjnej w sprawie zwrotu nieruchomości. Skutki? Jakie to mogą być skutki? Bo tak naprawdę w tych zaskarżeniach chodzi jedynie o to, aby wybielić decyzję urzędników, ratusze. Ale skutki mogą być różne. No, Pani prezydent jako prawnik szczególnie no, powinna wiedzieć, że jeżeli skarży uzasadnienie, to według PPSA, 130 któregoś artykułu, już teraz dokładnie nie pamiętam, jest, yy, to jest oczywiste, że sąd ma wtedy obowiązek, Zbadać również samą decyzję. Dlatego to, co robi pani prezydent, jest o tyle skandalem, że decyzje w tych sprawach komisji weryfikacyjnej przywracają majątek miastu, zabierają handlarzom roszczeń i przywracają majątek miastu, majątek bagatela warty pół miliarda złotych. I pani prezydent, która otrzymuje ten majątek, ona skarży tę decyzję. Konsekwencji powodując, to znaczy mówi, że ja wolę, żeby ten majątek został u handlarzy roszczeń, niż żeby wrócił do miasta. To jest po prostu niebywały skandal. To znaczy, jestem po prostu przekonany, że gdyby w jakimkolwiek zachodnim państwie zdarzyła się tak gigantyczna afera i tak skandaliczne zachowanie. Prezydenta miasta, to taki prezydent zostałby po prostu na taczkach znaczy zmuszony do, do, pod, do podjęcia dymisji. Ja się dziwię, że po tych wszystkich cyrkach, bo mówimy o wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, ta partia ma jeszcze 16% w sondażach. Ja naprawdę że nie potrafię pojąć, jak po, po, po czymś takim można tą partię popierać. Nowa ustawa reprywatyzacyjna. Nie będzie zwrotu nieruchomości. Nie będzie zwrotu nieruchomości w naturze. Już doszliśmy do wniosku, że po prostu Polski nie stać. Na brak ustawy reprywatyzacyjnej. Polska przez brak ustawy reprywatyzacyjnej traci rocznie miliardy. Traci rocznie miliardy, dlatego że sądy przyjmują doktryny, coraz częściej wypracowują taką doktrynę za, za, za pośrednictwem orzeczeń w poszczególnych sprawach dotyczących reprywatyzacji, że oddaje się 100% w naturze plus odszkodowanie i to często. Nie prawowitym właścicielom, tylko wyspecjalizowanym grupom. Czyli proceder wygląda tak, że są grupy prawników, które się wyspecjalizowały w poszukiwaniu ludzi, którzy mają coś wspólnego, mogą mieć coś wspólnego z tą kamienicą i odnajdują np. jakiegoś członka rodziny, ale już drzewo genealogiczne jest tak skomplikowane, to już jest to dziesiąta linia boczna zresztą często, bo to wiem, wiem co mówię, bo sami musiałem poprosić, żeby mi zamontowali w pracy większą tablicę, żeby całe te drzewa geologiczne rozrysować i żeby to wszystko zrozumieć. Czyli jednym słowem, mieszka sobie ktoś w Argentynie, kto nawet nie ma pojęcia, że kiedyś jego tam rodzina w którejś tam dziesiątej linii miała jakąś nieruchomość w II Rzeczpospolitej. Prawnik z Polski odnajduje taką osobę, płaci jej na przykład 100 dolarów, czy tam 10 tysięcy dolarów i mówi, jeżeli tutaj napiszecie, że, że dajecie mi pełnomocnictwo, to ja zapłacę wam 10 tysięcy. Ten człowiek sobie bierze 10 tysięcy dolarów, ten, 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 ten prawnik bierze to pełnomocnictwo, płaci 10 tysięcy dolarów i na przykład w Polsce odzyskuje kamienicę wartą 30 milionów. Nie ma to nic wspólnego z przedwojennymi właścicielami, ale tak to niestety wygląda. Dlatego my musimy uchwalić ustawę reprywatyzacyjną dużą, żeby położyć temu raz na zawsze kres. Bo problem z dzisiejszymi roszczeniami jest jeszcze taki, że te roszczenia są bezterminowe. Co to powoduje? No tak, to, powoduje można to, to powoduje, że nasze wnuki, moje i pana wnuki będą mieć z tym problem, jeżeli nie uchwalimy dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Rzecz może się okazać, że za 100 lat, te grupy się jeszcze bardziej wyspecjalizują i już 11, 12, 13 linii będą szukali gdzieś w Brazylii, i dalej, na przykład, tam, gdzie nasze dzieci pójdą do przedszkola czy do żłobka, nagle się okaże, że trzeba to zreprywatyzować i trzeba to oddać komuś, jakiemuś handlarzowi roszczeń, który przyniósł taki dokument z Brazylii. Po prostu my musimy skończyć z tym cyrkiem. Tym bardziej, że te kamienice, o których chodzi w mediach społecznościowych, takie myślę, że bardzo symboliczne zdjęcie zdjęcie Warszawy z 1945 roku. Gdzie jest podpis, kamienice gotowe do zwrotu. I, ym, i Państwo wiecie, no w 1945 roku, jak wygląda Warszawa, szczególnie w śródmieście, wszystko naszymi wysiłkiem, naszych rodzin, ciężką pracą, cegiełkami specjalnymi, bo tak było w Warszawie, zostały odbudowane te kamienice. I my dzisiaj komuś mamy oddawać, jakieś rodzinie dziesiątej, która nie ma z tym nic wspólnego. Wartość dzisiejszą tych kamienic plus jeszcze odszkodowanie za czas nieużytkowania tych kamienic, a co dla ludzi, którzy odbudowali te miejsca? Co z dzisiejszym przeznaczeniem tych kamienic? Ten system się po prostu popsuł, on się nie sprawdził, on nie działa. Dlatego my właśnie musimy przyjąć ustawę reprywatyzacyjną. Dobrze, Panie Ministrze, czas jest nieubłagany. Dziękujemy za udział Dziękuję w programie. Obrzejmie. Szef Komisji Weryfikacyjnej, minister Patryk Jaki, dziękujemy bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę, to był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.